Jest takie zdanie, to co osobiste jest polityczne i w pewnym momencie to weszło jakby do dyskursu, ale w taki sposób, do dyskursu feministycznego, ale w taki sposób, że nie myślcie sobie, że jak zamkniecie drzwi mieszkania, to już to co robicie nie jest polityczne, bo to wszystko jest przesiąknięte strukturami dominacji, władzy i tak dalej. Trzeba się mieć na baczności. Ale ja się zastanawiam nad tym i też jakby stosuję to jako kredo w pracy ze studentami. Jakby odwrotnie, to co osobiste jest polityczne, w sensie, że wszystko to, co my dodamy, nawet wynurzywszy się z jakiegoś chwilowego eskapizmu czy wycofania, to jest polityczne, dodając jakby to nasze własne zainteresowanie, tą naszą własną obecność do tego dyskursu. I zobaczmy teraz, co się stanie, jak dodamy po prostu te wszystkie rzeczy, które nam się wydają totalnie banalne w ogóle, jakieś w ogóle wstydliwe, jakieś, że nie, że tak dzisiaj nie można myśleć na przykład, nie? To dokładnie to jest polityczne. Może się okazać, że to ma niesamowitą moc jakby rozwalenia jakiejś struktury. I czy tutaj chciałabyś na moment jakby no, pozostawić ten tekst po to, żeby powiedzieć o takim pojęciu, które cię bardzo interesuje i które jest dla ciebie ważne i myślę, że w przyszłości będzie jeszcze ważniejsze. To znaczy o tym, w jaki sposób ty myślisz o tym pojęciu matriksu, o którym napisałaś tekst w sytuacji takiej konferencyjnej wprawdzie. No, gdybyś mogła tutaj na moment jakby powiedzieć coś o matriksie, bo mi się wydaje, że to w jaki sposób ty to postrzegasz, to pojęcie i je wykorzystujesz na własny użytek jest właśnie takim przykładem powrotu do jakiejś przedmodernistycznej właśnie... Jakiejś rytualności czy czegoś takiego. Czy powrotu w ogóle myślenia ciałem w sztuce i w teorii też, ale myślenia ciałem, czyli nie przedstawiania, nie ilustrowania tego ciała, tylko rzeczywiście myślenia ciałem i co to tak naprawdę mogłoby znaczyć. Rzeczywiście tak jest. Ja ten tekst, który napisałam o Matrixie, bo Matrix to jest po angielsku matryca oczywiście, na pewno wszyscy znają ten film Matrix, ale to też jest macica, czyli miejsce, gdzie dojrzewa człowiek, dorasta i potem zostaje narodzony. I jest to jakby ta część ciała ludzkiego, która sprowokowała taką psychoanalityczkę Brahe L. Ettinger do sformułowania swojej własnej teorii psychoanalitycznej w kontrze do Lacana i do Freuda. Jakby w kontrze do myślenia fallocentrycznego, czyli takiego, w którym fallus jest rzeczywiście w centrum kultury naszej. To znaczy, tak naprawdę wszystko się kręci nadal wokół fallusa. To tak brzmi trochę... Ale niestety tak jest. Jakby... I to przepraszamy was, chłopaki. Przepraszamy was bardzo, ale tak niestety jest. I teraz pytanie jest tak naprawdę o pewne funkcje... Funkcję feminizmu w tym momencie, bo jakby feminizm musi też się oczywiście zredefiniować, ale mi się też jakby wydaje, bo jakby są dwa takie problemy, które ja widzę. Z jednej strony jest to, że mamy naprawdę zaawansowaną teorię i filozofię, czyli mamy teorię dekonstrukcyjną i mamy filozofię feministyczną opartą też na psychoanalizie i dekonstrukcji, na przykład Julii Krystewej. Te teorie istnieją, gdyby do nich sięgnąć precyzyjnie, to można by było rach ciach po prostu zmienić wszystkie układy, w których jesteśmy. Ale nie da rady. W związku z tym non stop są organizowane różne wystawy, które próbują rehabilitować kobiety w historii sztuki na przykład. Nie? To znaczy, to się łączy z pewną niemą akceptacją faktu, że historia sztuki jest super. Że w ogóle kult jednostki jest super, że kult autora jakiegoś, że jakiś geniusz, coś, nie? I to trzeba teraz zrehabilitować. Poszukajmy kobiecego Van Gogha. Nie? Poszukajmy świetnych artystów i wszystko, sprawa będzie załatwiona. I tak naprawdę teoria już lat 70. wypracowała pewne modele jakby obchodzenia się z tym, że nie, zdekonstruujmy tych idoli, bo nie o to chodzi, nie? Tak naprawdę chodzi o to, co tak naprawdę najbardziej interesujące w historii sztuki, jak i w ogóle w całym historii pisarstwa jest to, jak dochodzi do tworzenia się tych idoli, po co oni tak naprawdę są. Nie? I rzeczywiście jest tak, że ten dyskurs feministyczny zaczęło mnie to jakby interesować. W tej chwili oczywiście dokładnie z tego punktu widzenia powrotu do pewnych przedmodernistycznych rzeczy, dlatego że jakby ciało kobiety tutaj... Ciało kobiety, ale też oczywiście wszelkich zmieniających się ciał. Czyli też pomyślałam sobie dzisiaj, jak się zastanawiałam nad dzisiejszą rozmową naszą, też ciało dziecka, ciało queera, czyli wszystkie ciała, które się zmieniają, nie? Które są nieobliczalne.
nie? Które należy tak naprawdę, który dyskurs falocentryczny, czyli ten dyskurs patriarchalny musiał zepchnąć na margines, ponieważ wiąże się z nimi niekontrolowalna moc jakaś. Ciało kobiety się zmienia, nagle w pewnym momencie staje się podwójne, jakieś schizofreniczne z tym dzieckiem w środku na przykład, nie? I co, zmienia się status, czy ta kobieta nadal jest tą samą kobietą, bo ona już jest kimś innym, nie? I ten sposób połączenia się z tym dzieckiem, czyli na przykład queer, czy nie? Ludzie, którzy zmieniają tożsamość seksualną, czy na przykład jak się obserwuje dorastanie dziecka, które codziennie jest inne, nie ma tej stabilności, czyli ta stabilność, której my potwornie potrzebujemy po to, żeby zbudować naszą kulturę, nie? W ramach w ogóle jakiejś takiej zapewnienia sobie egzystencji, jest związane z takim niesamowitym lękiem w ogóle przed śmiercią, przed zmianą, przed transformacją, przed metamorfozą, że należało to wszystko wyprzeć. No i teraz jest pytanie, jak to wszystko może wrócić. Oczywiście cała teoria feministyczna zastanawiała się nad tym już bardzo, bardzo długo, już od 40 lat chyba. Jakby czym innym jest znowu praktyka artystyczna i teoretyczna i kuratorska, bo ta w ogóle jest gdzieś daleko w tyle, nie wiadomo w ogóle gdzie, jeśli chodzi o te sprawy. Bo tak naprawdę nie chodzi o integrację tych ciał, nie chodzi o ilustrowanie tego, o opisywanie tego, tylko myślenie tymi zmianami. Próba przemyślenia tego i jakby zastosowania w różnych obszarach życia i polityki. Rzeczywiście wydaje mi się, że jakby kwestia cielesności i tych pewnych transformacji, które są z tym związane, świetnie by się teraz znowu nadawała do przemyślenia. Też kwestia seksualności, aha, bo jeszcze nie powiedziałyśmy może, bo to jest jakby najważniejsze i ta puenta jakby tej męskości, skąd ten ideał męskości, oczywiście, że to jest jakby nie zmienia, jakby najbardziej stabilne z ciał, wydaje mi się, jest jakby ciało mężczyzny, bo ono się najmniej zmienia, ale też chodzi jakby o jakby obie teorie psychoanalityczne, które ukształtowały w ogromnym stopniu nasze współczesne myślenie, to jest oczywiście psychoanaliza Freuda i Lacana, które nam mówią o tym, że kobieta jest tym, kto nie ma penisa, czyli się rodzi jakby z pewnym brakiem, tak? Czyli kobieta charakteryzuje pewien brak. I teraz jeżeli przypatrzymy się logice kapitalizmu, systemu, w którym żyjemy, jakby ta logika dokładnie na tym samym bazuje, na braku, na zazdrości o to, że ktoś coś ma. Ja to też muszę mieć, czyli jakby ta cała logika patriarchalna, tego wynikająca z braku, który musi zostać czymś zapełniony, jest tak naprawdę logiką patriarchalną i ten, jakby to jest bardzo, bardzo głęboko zakorzenione w ogóle w naszym myśleniu od naprawdę setek lat. To, że psychoanaliza akurat to wydobyła, super, że wydobyła, nie? To oczywiście teraz należy przezwyciężyć i te próby, tak jak mówię, już trwają bardzo długo. I teraz jest kolejna właśnie, ta próba powrotu do idei przedmodernistycznych. I kto wie, czy właśnie pewne na nowo jakby integracja ciała i cielesności, czyli jakby pozbawienie się tego lęku przed esencjonalistycznym myśleniem, bo to był główny problem, jakby postrukturalizm wyparł to, bo jest to esencjonalistyczne, nie? Jesteśmy wszyscy skonstruowani, nie? Za pomocą języka i tak dalej, nie możemy się patrzeć jakby na takie rzeczy fenomenologiczne, elementarne, ale jakby powrót do tego, czy znalezienie po tych wszystkich doświadczeniach dwudziestowiecznych na nowo jakiegoś języka obchodzenia się z tym wydaje mi się, że byłoby bardzo na czasie. Aha, bo się zastanawiałam jeszcze nad tym feministycznym gestem, nie? Że jakby wielkoformatowy obraz, oczywiście jest to w pewnym sensie taki analogowy sprzeciw, analogowy materialny sprzeciw po prostu, nie? Okej. Okay. Ale z drugiej strony jakby, kurde, kobiety takich obrazów nie mogły malować do tej pory. One, jeżeli już to było załatwione przez mężczyzn, oczywiście była Hilma af Klint, odkryta, nie? Przed kilkoma laty, w 2013 miała tą wielką retrospektywę, zaczęło się od Berlina, od Hamburga Bahnhof, która została okrzyknięta w ogóle pierwszą abstrakcjonistką, jeszcze przed Kubką i przed Kandyńskim i tak dalej, ale Hilma, która na wielkich formatach zaczęła malować, jakby, czyli tych zarezerwowanych dla malarstwa historycznego, zaczęła malować abstrakcje, ale jakby to też jest jeszcze inny typ malowania i ona jakby wprowadziła zupełnie jakby nowy system, czy jakby swój własny system dekodowania tych obrazów. Także te obrazy były też na innej płaszczyźnie, jakby powiedzmy, mniej na płaszczyźnie malarskiej, czy na płaszczyźnie artystycznej ciekawe, bardziej też na płaszczyźnie powiedzmy psychoanalitycznej. Okej, to jest jakby osobny temat, ale wydaje mi się, że dlatego też jakby przywłaszczenie sobie pewnych, nie wiem, formatów i pewnych gestów, i też sięganie
do historii za pomocą tych gestów i budzenie tych aniołów i diabłów historii i wyobraźni. I to jest to jakby czego próbuję dokonać, czy czym się zajmuję w tej chwili. Wydaje mi się potwornie fascynujące w całych dziwnych układach. No i w tym aktualnych. W takiej postawie. I w historii sztuki też. Nie? Każda sztuka jest sztuką współczesną, mhm. w takim myśleniu tak. o historii. Umiejętność postrzegania kolorów może stać się źródłem myślenia i działania zasadzonego na w nawiasie wolności, czyli na powolności i na wolności i kontemplacji oraz pozwalającego na w takim samym stopniu odważną, bystrą i trafną, co przyjazną i radykalną refleksję oraz krytykę aktualnych układów i struktur. I to by było wszystko. Znaczy jest ten motyw jeszcze science fiction, ale... No ja myślę, chciałabym zapytać ciebie przy tej okazji. Możemy Gabi prosić o tą książkę, której zapomniałyśmy wziąć, bo nie pokazywałyśmy specjalnie tutaj na tej wystawie książki, którą wydała Olga parę lat wcześniej, książki pod tytułem Cloudility, która właśnie jest takim bezpośrednim kontekstem, w którym to science fiction jakby zyskuje no, pewien jakby taki nierozerwalny tutaj mhm. związek z tym malarstwem. Tutaj oczywiście w tej książce nie ma żadnych obrazów Olgi. Są kolaże, nie? Są kolaże, ale tutaj nie ma malarstwa. Mm. Natomiast jest bardzo dużo science fiction. I może w takim razie powiesz coś o tym, dlatego że tutaj w tej sali nieprzypadkowo słyszymy, jak czytasz Lema. Fragment Solaris Lema. Więc może o tym połączeniu z science fiction powiedz i o tym, jak się ta książka narodziła, bo myślę, że to też wiele może nam powiedzieć mm-hmm. o tej wystawie. Mm-hmm. Ta książka się narodziła po długim moim rozmyślaniu nad tym, na ile aktualne mogłoby być studium chmury w malarstwie. Albo czy można dziś jeszcze namalować chmurę tak, żeby ten obraz wyglądał na z roku wtedy, powiedzmy 2013, nie? czy 2014, czy da radę. I w pewnym momencie sobie zdałam sprawę z tego, że pewnie da radę, dlatego że wszystkie te doświadczenia, które mamy po wszystkich lotach kosmicznych, po wszystkich jakby, nie wiem, zastosowaniu różnych technologii do obserwacji Ziemi, czy to prognozowania pogody, ale też wojennych, różnych dron i tak dalej, oczywiście, że ten widok chmury się zmienił, bo zmieniła się perspektywa na nią. Nie? Więc jeżeli ja będę w stanie zintegrować jakby tą perspektywę nowoczesności i tej techniki i może tego zagrożenia, jeżeli będę w stanie to zintegrować, to może mi się uda to zrobić. A chmura generalnie jednocześnie i ogólnie interesowała mnie dlatego, że z jednej strony wydało mi się to jakieś takie w ogóle totalnie nieaktualne w sztuce i w ogóle myślenie o chmurze, że w ogóle dlaczego. I właśnie z tego powodu wydało mi się strasznie intrygujące, nie? Właśnie dlatego, że nie widziałam w ogóle żadnego malarstwa, które byłoby takie. Po prostu korciło mnie, no. No, zobaczyć, co się stanie, nie? Czyli to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to, że rzeczywiście chmura nabrała jakiegoś takiego niesamowitego znaczenia w świecie cyfrowym. Metafory, nie? Te chmura, że wszystko idzie do chmury i tak dalej. I jakby to wyobrażenie chmury, które mamy, chmura danych, to wyobrażenie chmury, które zaczęliśmy mieć od jakichś tam, nie wiem, 10 czy 15 lat, było takie, że to jest coś w ogóle też obliczalnego, za pomocą algorytmów skonstruowanego i tak dalej, a tymczasem chmura jest jednym z tych fenomenów w ogóle, ogólnie na Ziemi, z tych niewielu fenomenów, które nie dają się kompletnie kontrolować. Dlatego też nie są możliwe prognozy pogody na dłuższy czas. Chmura jest totalnie nieobliczalna, bo z jednej strony dba o to, że się robi coraz cieplej na Ziemi, a z drugiej strony coraz zimniej. Dlatego, że te kropelki wody w chmurze w różny sposób odbijają światło. I nie da się tego obliczyć. Czyli jest metaforą czy symbolem nieobliczalności. I w związku z tym wydało mi się to ciekawe, żeby jakby tej chmurze, która została skolonializowana przez neoliberalne myślenie, to znaczy dosłownie neoliberalne, bo na przykład specjaliści od marketingu i różnej reorganizacji firm i tak dalej, nie wiem, jak ich profesjonalnie się wszyscy nazywają, czerpią z doświadczeń i z eksperymentów przyrodoznawców, którzy badają cały czas i analizują chmurę, po to, żeby znaleźć informacje na temat
precyzyjniejszego zorganizowania firmy tak, żeby cząstki poszczególne, czyli poszczególni pracownicy, byli w stanie lepiej przeżyć turbulencje. Czyli ta wiedza, którą generują jakby nauki przyrodnicze, czyli fizyka, chemia i tak dalej, jest owszem wykorzystywana wykorzystywana gdzieś tam, ale do budowania jakby neoliberalnej fleksybilności, elastyczności, dopasowania się, czyli jak ja mogę się jeszcze lepiej dopasować do tych stosunków, w których tkwię. Jak ja mogę jeszcze precyzyjniej zadziałać tutaj, tak? A równocześnie być tą kroplą, która raz jest częścią jednej chmury, a raz jest częścią drugiej chmury. Tak? Dokładnie. Mówiąc o doświadczeniu pracowniczym. Mhm. No tak. I w związku z tym zastanowiłam się nad tym, że warto by było tą chmurę może jakby wydrzeć, jest takim brutalnym, ale może ją naładować innymi znaczeniami. Jakby wydobyć ją z tej jakby kolonializacji, kolonialnego neoliberalizmu, czy neoliberalnej kolonializacji. I naładować ją jeszcze innymi znaczeniami, między innymi też historycznymi, że zastanowić się, czym ta chmura była kiedyś, czym ona mogłaby być teraz, jak należałoby zmienić myślenie o chmurze, żeby stała się ona jakby w takim pozytywnym sensie takiego recyklingu i takiego zupełnie niewymuszonego porządku, w takim pozytywnym sensie, niewymuszonego porządku, niewymuszonej struktury, żeby zintegrować ją ponownie w nasze myślenie, żeby je zmienić. Malarstwo jako nauka, jako science fiction w pewnym sensie, nie? Nie w takim sensie, że wyprzedza swój czas, czyli że projektuje pewną przyszłość, ale w takim sensie, że stwarza jakąś wiedzę, której status być może... No właśnie, który status jest niejasny, nie? W pewnym sensie jest jakimś tam dokumentem czegoś, ale... Który jest świadomy swojej własnej fikcji. Który jest świadomy... I dlaczego... Ale z drugiej strony jest realny, nie? Tak. I dlaczego, no może to będzie trochę retoryczne pytanie, ale jednak Lem takie ważne miejsce zajął w twojej książce? No bo nieprzypadkowo tutaj go przeczytałaś. Mm-hmm. To akurat jest fragment, którego w książce nie było, no ale też Solaris. Rzeczywiście, tego fragmentu nie było, ale były bardzo takie jakby pochodzące z tej samej sceny fragmenty. Wydaje mi się, że jakby chmura jako pewna metoda postrzegania jest w Solaris bardzo obecna. To znaczy wszystkie konstrukcje oceanu, których dokonuje Lem w tej powieści, jakby bazują na doświadczeniach z obserwacji chmur. I on oczywiście robi z tym o wiele więcej, ponieważ ten ocean i wszystko, co tam się dzieje, i to tworzenie się jakichś dziwnych figur i konstrukcji, których my jako ludzie nigdy nie doświadczyliśmy i nigdy nie widzieliśmy. Oczywiście, że to idzie jeszcze jakby dalej, ale ja to tak rozumiem, że to w pewnym sensie kierowała nim ta logika chmury. I jakby to zobaczenie tego... No właśnie. To dotarcie za pomocą tej logiki chmur do sfer do tej pory jeszcze niewyobrażonych. To mnie fascynowało, bo to jest dokładnie to, co mnie zajmuje. To jest dokładnie to, co mnie pcha do tego, żeby malować kolejne obrazy. Teraz bardzo dobrze, że to nagrywamy, bo nie byłam w stanie powtórzyć tego zdania raz jeszcze. Już go zapomniałam. Świetnie, ale się cieszę, świetny pomysł. No właśnie, i stąd Lem. Okej, dobrze. A gdybyś mogła też, a propos Lema, powiedzieć właśnie o tym momencie samostwarzania siebie, czyli tego mechanizmu, który może sam się, mechanizmu czy organizmu może bardziej, który może sam siebie stworzyć, ale też sam siebie, część siebie skazać na jakieś niebycie. Jakieś niebycie, albo za pomocą pewnej konstrukcji wskazać na... Za pomocą pewnej konstrukcji wskazać na te mechanizmy, które to wytworzyły. Nie? To znaczy, że pod tym jakby, co tutaj jest i co widzimy, kryje się jakiś niesamowity, nieobliczalny mechanizm. I fakt, że widzimy to, a nie coś innego, to jest po prostu efekt przygodności.
to za moment będzie inny, za moment już będzie inny, nie? I uchwycenie jakby tego i tej przygodności. I tu jakby jesteśmy znowu, tego Adorna już za często cytuję, nie? Ale na przykład to mnie naprawdę interesuje, że jakby ta utopijność, interesuje mnie stworzenie jakiejś utopii, czy jakiegoś takiego, powiedzmy, nie wiem, czy piękna, czy możliwości uczestnictwa w obrazie, tak? W sensie takim nawet kultury pop i jednoczesnego zagrożenia tej utopii. Czyli takiego poczucia się komfortowego, ale jednocześnie wrażenia, że to za chwilę po prostu może się zmienić, że za chwilę już tego nie będzie, nie? Tak. Mhm. Okej, okay, ja przyniosłam tutaj też taką książeczkę, Catherine Malabou, Ontologia przypadłości, taki jest polski przekład, o plastyczności destrukcyjnej, bo to jest taka kategoria, która mi bardzo tutaj do tego sposobu myślenia pasuje. Akurat Olga się do tego nie odniosła, ale może ja się odniosę w takim razie, że właśnie ten potencjał tego samostwarzania się i tej zmiany jakby takiej cały czas na granicy takiej jakby zapaści i tego, że już za moment tego wszystkiego nie będzie, jest tutaj przez Malabou nazywana właśnie rodzajem takiej plastyczności, ale plastyczności, która się wywodzi oczywiście z neurobiologii i z tego, że wiemy, że nasz mózg jest plastyczny, czyli że neurony kolejne jakby muszą się ze sobą komunikować, żeby ten mózg żył i że kiedy przestaną się komunikować, to jakieś inne połączenia się wytworzą, że ta zdolność naszego mózgu do plastyczności jest jakby wszystkim, tak? Ale że zawsze myślimy o niej, że ona jest pozytywna, że ona buduje, że te neurony się łączą, a tymczasem to, co się okazuje najbardziej jakby kluczowe dla tej metamorfozy, dla tego samostwarzania się, jest właśnie destrukcja. Czyli to, że my zapominamy o tym, że żeby coś się stworzyło, to jednak połowa tej energii, czy więcej tej energii, musi być włożone w to, co zostanie uśmiercone. Co zostanie zapomniane. Co zostanie zapomniane. I że ta plastyczność destrukcji jest właściwie taką, to co ona nazywa taką jakby, nie wiem, sztuką natury, że natura sobie rzeźbi po prostu tą destrukcję, jak jej się żywnie podoba. Mm-hmm. Że właśnie nawet to ciało mężczyzny, o którym myślimy w falocentrycznej kulturze jako o tym najbardziej niezmiennym, takim, prawda, stałym punkcie odniesienia, które daje nam nadzieję, że może nasze ciała czasami też takie są. I że wszystko jest okej. I że wszystko jest okej, że mam jakieś poczucie bezpieczeństwa, że ono też może nagle się zderzyć z tramwajem i jakby ta plastyczność destrukcji zderzenia z tramwajem będzie tak ogromna, prawda, i równocześnie będzie tak samo stwarzająca się, że ten byt, który w wyniku tego powstanie, nie będzie już sam siebie rozpoznawał. I to jest dla mnie fascynujące, że jak ty przerabiałaś te swoje obrazy, cięłaś je i mówiłyśmy tutaj na wernisażu o tym, że one same siebie widzą, to jakby nie pomyślałyśmy o tym w tamtym momencie tego wernisażu, że właśnie okej, okay, no one same siebie widzą, te strzępy, które tutaj są, tak? Ale ile musiałaś strzępów wyrzucić, i których tutaj nie ma, których tak. Już nigdy nie zobaczymy, tak. Które właśnie jakby są w tym całym ciężarze tej destrukcji, tak. I która nie będzie nigdy już obecna w twoich pracach, to jakby o tym nie myślimy, bo tego nie wystawiamy na tej wystawie, nie? I to jest też coś takiego dla mnie, nie wiem, jakiegoś takiego bardzo obecnego, o czym my tak jakby staramy się nie myśleć, nie mówić, bo to też nam odbiera poczucie bezpieczeństwa. Na przykład ten kawałek lateksu, który jest przytwierdzony do tej pracy i który, jak wiemy, od początku trwania tej wystawy dwukrotnie już strzelił. No i teraz co się stało ze strzępami tego lateksu, które już tutaj nie są obecne, nie są częścią tej pracy. Albo jakby budują inną kompozycję. Ale to jest ciekawe, co mówisz, nie? No bo oczywiście jakby te śmieci niejako, one są wyrzucane czy odrzucane w pewnym sensie, ale w pewnym sensie one tworzą jakby nowy obraz. To jest raz, że nie, jakby ja naprawdę, tak naprawdę prawie w ogóle niczego nie wyrzuciłam. To jest jakby jedna rzecz. No waste. Ale to jest jakby nieważne. Mhm. Znaczy jakiś tam waste jest, ale to jest jakby mniej ważne. Wydaje mi się, że ważniejsza jest rzeczywiście ta logika, którą się kieruje przy komponowaniu obrazu. To znaczy zależy mi na tym, żeby ten obraz jakby zachowywał pamięć tego, że coś stracił. Mhm. Ale myślisz, że on wciąż sam siebie w tym obrazie rozpoznaje? Czy już nie? Czy te strzępy, wydaje mi się, które że są... nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że...
że nie. Ja też myślę, że nie. Ale co jest ciekawe w tym, bo ja jakby tej autorki nie znam i wydaje mi się to niesamowicie interesujące, jakby łączy się z innym wątkiem, który mnie fascynuje, który też jest obecny na wystawie, mianowicie obecność tekstu. Raz, że to jest oczywiście ten czytany lem, a dwa, to jest to, że na ścianie jednak jest tekst jakiś, nie? To znaczy, bo ja pracuję również z tekstem, ale jakby interesuje mnie generalnie stosunek obrazu do tekstu, czy wzajemne relacje obrazu i tekstu i też kwestia zaufania naszej kultury, jednakże nasza kultura, ta zachodnioeuropejska, która nas kształtuje od tylu set lat, od tylu wieków, bardziej ufa słowu niż obrazowi. I że jednak bardzo, jakby całe społeczeństwo informacyjne, wszystko, cała ta cyfrowość, którą jesteśmy otoczeni, to jest tak naprawdę pochodna języka. To się nazywa nie na darmo społeczeństwo informacyjne, ponieważ wszystko jest zredukowane do informacji. Czy takie zredukowane do informacji, że ja jestem w stanie o tym w jednym zdaniu powiedzieć. Wszystko to, co się, nie? I to jest jakby, to jest to, co nam się wydaje, że jak my coś nazwiemy, to będziemy w stanie to zapamiętać. Skonstruujemy to znaczenie, to się wplecie w naszą logikę i to będzie już nasze, na własność. I nie zapomnimy o tym. Będziemy panami tego czegoś. To już zacznie budować naszą pamięć. Znam jednego świetnego autora, Michela Serre, który zresztą bardzo często jest cytowany w tej książce, który pisze w taki sposób niejako performatywnego zapominania. To znaczy ta książka jest napisana tak i tak, właściwie większość jego rzeczy jest tak napisanych, że nie jesteśmy w stanie zapominać, co było na poprzedniej stronie. Jest to książka jakby filozoficzna, nie? To nie jest literatura, to jest zaliczane do filozofii, czy do historii nauki. Jakby te znaczenia, które się zaczynają tworzyć w naszej głowie, chodzi o to, że jakby to performowane jest, czy te znaczenia, które są, one są tworzone na bieżąco i jakby na bieżąco tworzone jest zapominanie. Jak ważne jest zapominanie właśnie, nie? Jak ważne jest to nierozpoznawanie samego siebie. Jak ważna jest ta obcość w tym wszystkim, nie? Że nagle, wiesz, znajdujesz jakiś taki moment właśnie w obrazie, który nagle mówi ci, że nie, że w ogóle cały ten obraz jest bez sensu na przykład, albo że on się zaczynasz go widzieć z zupełnie innej strony, że nie, że może jednak to są dokładnie rzeczy, które mnie fascynują jakby z tego. No właśnie, i teraz jakby zadanie, wydaje mi się, że zadanie sztuki wizualnej jest o tyle fascynujące, żeby uniemożliwić to spuentowanie, uniemożliwić redukcję czegoś do jednego zdania, nie? I w takim, tak, czyli jakby wiedzieć, że coś czujemy, że coś widzimy, ale no nie jesteśmy w stanie tego nazwać, nie jesteśmy w stanie tego zilustrować, nie? I dlatego jakby wszelkie gadanie o jakimkolwiek obrazie, czy jakimkolwiek działaniu wizualnym, powiedzmy artystycznym, zabija to działanie w pewnym sensie. Albo innymi słowy, należy za każdym razem, to jest apel do krytyków sztuki, czy do piszących teoretyków, za każdym razem wynajdywać taki język, który będzie adekwatny wobec danego dzieła. Nie? Można by było powiedzieć, że to byłby język dekonstrukcji, akurat na złość, to dekonstrukcja, która dekonstruuje w ogóle status dzieła, ale jednak dekonstrukcja jest taką metodą dopasowywania się do dzieła, do tekstu. Nie? Mam na myśli dekonstrukcję klasyczną Jacques'a Derrida, nie? Poststrukturalistyczną. Ale niemniej jednak, albo tak jakby w ogóle z takiego fenomenologicznego punktu widzenia, że rzeczywiście jako tacy odbiorcy, nie wiem, mający jakieś tam ciało, jakieś tam doświadczenia, podchodzimy do jakiegoś dzieła i zastanawiamy się, co ono z nami robi rzeczywiście i znajdujemy w tym momencie język, to dzieło zmusza nas do tego, żeby wynaleźć język, który o nim napisze, bez nazywania. I to też jest super fascynujące, ale jak mało jest tekstów takich, którzy rzeczywiście to robią, bądź też jak popatrzymy na teksty filozofów, którzy tak naprawdę mogliby być za to odpowiedzialni, to jest lipa. Na przykład taki Foucault, który pisał o Margricie, nie? Albo taki Derrida, który pisał o Goi chyba i tak. To są, oni traktują sztukę jako ilustrację do swojej teorii. Nie? Czyli jeżeli ja mówię, że dekonstrukcja, czy język dekonstrukcji byłby dobry do analizowania dzieła, to nie w tym sensie, że tak jak Derrida pisał na przykład o Goi, czy o Van Gogu i tak dalej, tylko raczej właśnie w sensie dopasowania się, wmyślenia się w jakieś dzieło i znalezienia języka specjalnie do tego, tak jak dekonstrukcja też dopasowuje się tak naprawdę jak taki pasożyt dopasowuje się do języka tekstu, o którym pisze. Mhm.
No, jak wirus, jak wirus, który zaczyna mówić językiem komórki. A czy to jest też powód, dla którego twoje obrazy nie mają tytułów? Tak, ja nie jestem w stanie tego nazywać, nie? Dlatego, że jakby dla mnie ta praktyka teoretyczna, czy to, że piszę, ona jakby, oczywiście to się łączy jakby z tą praktyką malarską, ale tam nie ma bezpośrednich zależności i bezpośrednich zbieżności. Ja jakby, moje obrazy są jakby wynikiem, czy instalacje, czy jakby teraz będą to obrazy i prawdopodobnie tylko obrazy, już przez najbliższe dwa, trzy lata. Są jakby myśleniem teoretycznym, one są jakby w pewnym sensie teorią i to samo teksty, które lecą równolegle, ale ja jakby nie, no jest to jakiś tam efekt myślenia, nie? Myślenia i działania po prostu, ale ja raz, że nie potrafię tego nazywać, dwa, że po prostu nie mam takiej potrzeby też, nie? Oczywiście, że problem zaczyna się w momencie, kiedy to się wystawia, nie? Kiedy się robi wystawę, bo to wtedy trzeba jakoś tam nazwać i wtedy są potrzebni kuratorzy tacy świetni jak ty, którzy są w stanie się z tym obejść jakoś, nie? Czy na przykład, że stworzyłaś neologizm, znaczy ja go stworzyłam po angielsku, Claudility, bez jakiegoś tam super wyczucia tego słowa, no bo no to nie jest język, który znam tak dobrze jak język polski na przykład, czy niemiecki, nie? Chociaż po niemiecku też nie byłabym w stanie stworzyć odpowiednika, natomiast ty byłaś w stanie to przetłumaczyć na polski tak, że rzeczywiście wytworzył się jakiś neologizm, który dokładnie to charakteryzuje, jakby charakteryzuje moją praktykę, charakteryzuje sposób, w jaki obeszłam się z chmurą, czyli nie ilustracyjny, nie tematyczny, nie na zasadzie motywu, tylko jakiejś struktury i działania, jakiegoś ruchu, jakiejś logiki własnej, jakiegoś systemu. Czyli zarówno na płaszczyźnie wizualnej, jak i na płaszczyźnie jakby tej werbalnej, teoretycznej, to jakby trafiło naprawdę w punkt.